Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj krótki odcinek. Dzisiaj jest Wielkanoc, więc wszystkim wesołych świąt, wszystkim tym, którzy obchodzą. Ja tutaj chciałem pokazać kilka moich papug w budkach. Tutaj para samczyk, samiczka po prawej stronie, samczyk w szpalce, samczyka po lewej. Tutaj są trochę skołowane, więc nie będziemy im przeszkadzać. Tutaj mam samczyka, samcika z Belgii. On ma tutaj samiczkę swoją. O, zobaczcie. Samiczka ma trochę przerośnięty dziób, ale to jest taka samiczka, że jak ją łapię, to ona po prostu mega się boi. Dostaje takiego paraliżu, więc po prostu staram się nie łapać, dopóki je. To nie ingeruje. Jak będzie miała problemy z jedzeniem, to wtedy będę starał się tutaj ingerować. Samiczka ma 3 jajka, nie wiem czy 4 nie ma przypadkiem. Na razie nie sprawdzam. Dopóki ona jest w budce, to no to jej staram się nie położyć. To jest taka płochliwa trochę samiczka, więc w tym przypadku staram się nic takiego nie robić, żeby jej nie przestraszyć. Oczywiście mam takie ptaki, gdzie mogę sobie pozwolić na więcej, gdzie mogę sobie pozwolić na mniej. I staram się to wtedy dawkować. Tutaj moja samiczka Pineapple. Mega fajna samiczka, jestem mega dumny z niej. Tutaj akurat ma podkłady, ma mnichowe jajka, wysiaduje. Jak będzie bliżej do wyklucia, to wtedy te jajka dam pod mnichy. Jak widzicie, 3 jajka są białe, 2 są takie ciemniejsze. Nie wiem, czy mam latarkę w sobie. A tak się składa, że mam. Okej, tutaj jeszcze nic nie ma, to są świeże jajka. A tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć. Chyba nie będziecie, bo flash jest. Ale te są zalężone, a te są... Aha, to są 2 jajka podłożone. 2. A powinny być 3. To są jajka podłożone od pary tamtej na samej górze. Od tej samiczki, która miała przerośnięty dziób. Powinny być 3 jajka, nie wiem. Nie widzę innego. To nie wiem, co się stało. I na samym dole mam parę, ale pewnie jak otworzę, to ta parę. Ja pukam zawsze. No jak słyszeliście, ta para ma tutaj dołek zrobiony, ale jak widać jeszcze nic nie ma. Jest to para czerwonych opelinów, bardzo fajna para, bardzo fajne młode daje. Może je Wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać. O, zobacz. Bardzo fajna para, bardzo fajne młode daje. Jest jeszcze budka z mnichami, więc postaram się zaraz tam zajrzeć i pokażę, wyświetlimy te jajka, co są u nich i zobaczymy, czy tam wszystko jest ok. Dobra, chciałem Wam pokazać mnichy, ale tam samiczka widzę, ona się szykuje do zniesienia jajka. Okolice kloaki bardzo są mocno wypchane, więc pewnie jajko się dzisiaj pojawi, nie chcę jej stresować. A za to tutaj mamy gołąbki. Gołąbki mają obecnie jedno jajko. I z tym chyba w tym roku będę z nich rezygnował. Chciałem mieć te gołąbki, bardzo się jarałem na początku, jednak żeby im fajne warunki stworzyć, to musiałbym, nie wiem, klatkę, 2 klatki przeznaczyć na to. I po prostu dopóki teraz nie mam takich możliwości, żeby to zrobić, wolę zrezygnować jeszcze ten rok, 2, może 3 lata i wtedy jak już będę mógł tutaj sobie powrócić, to wtedy jadę na grubo z gołąbkami, bo są mega fajnymi ptakami, a no trochę nie mam miejsca, trochę też nie mam czasu na nie, bo skupiam się mega na papugach, więc prawdopodobnie to marzenie będę musiał sobie jeszcze odłożyć na jakiś czas, ale na pewno kiedyś do tego będę chciał wrócić, bo gołąbki są mega fajne i każdy pewnie, kto je miał, to powie to samo.
A tutaj mam dwa samczyki. Oba to są cynamony ze szpaltem na sancika. Będą do sprzedania, tylko nie mam czasu im zrobić jakichś fajnych zdjęć. Więc jeżeli ktoś mnie ogląda i chciałby takie samczyki, one są z początku tamtego roku, więc w tym roku, pod koniec roku byłyby na pewno gotowe do lęgów. Bardzo fajne geny są po tej mojej samiczce czerwonej, więc na pewno te geny gdzieś tam dalej przekazują. W tamtym roku jedna osoba brała ode mnie samczyka właśnie, jednego z braci tych. Wykluły mu się dwa piskotki, jeden to jest chyba natural, a drugi to jest sancik, właśnie taki dosyć fajnie czerwony, więc bardzo fajne geny, polecam. Jeżeli byście się pytali, co to za boksy mam, mam tutaj 100 metrów, znaczy 90 metrów długie i 50 na 50 w środku. Zobaczcie, jakie fajne maluchy. A tutaj śpiewają samczyki, tutaj srebrny, tutaj jest pastel face shrek, tutaj coś było, tutaj jest talonik albo Arturek, talonik, bo się nie boi zobaczyć srebrnego. Jaki piękny. Teraz jest flashem trochę jaśniejszy, ale bez flasha też jest po prostu mega, mega ładnym ptakiem. Teraz talonik wejdzie w kadr. Zobaczcie. O. Powiem wam, uwielbiam te moje ptaki, no są mega, mega fajne. Musicie mi wybaczyć, bo dzisiaj bez mikrofonu jestem, bo to na spontanie nagrywam, więc jakość tego dźwięku może być trochę gorsza niż w wcześniejszych filmikach, jednak mam nadzieję, że widoki same wam wystarczą. A tutaj zobaczcie tego samczyka naturalnego. On był perłowy, to jest ten wystawowy z ognistwa ze Słowacji. Tam po drugiej stronie rotosterki, zobaczcie jakie czerwone. Jest podwójna siatka, żeby nam tutaj krzywdy nimfom nie robiły. Ale skupmy się na tym samczyku wystawowym. Zobaczcie, jaki jest wielki w porównaniu do zwykłych białogłowych papug. A dodatkowo możemy pooglądać moje czerwone rudosterki z lat tego kąta. Bo gdybym chciał rudosterki typowo nagrywać, to wtedy było widać tylko ich plecy. A tutaj samczyk. Nie wiem, czy to jest chorus. Tak, ma pomarańczową obrączkę. Po prawej stronie samczyk chorus, lutino. Dobra, słuchajcie, są święta, więc taki krótki filmik o rudosterki. Mam nadzieję, że papugi się wam podobają. Od przyszłego tygodnia wracamy z budową woliery, więc będzie więcej woliery, mniej papug. Ale mam nadzieję, że to będzie wam się podobało. A na dzisiaj to tyle. Pa!